Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa, 23 sierpnia 2023 roku. Naszą analizę tradycyjnie przeprowadzamy na interwale dziennym. Jak widzicie, ja mam tutaj już rozrysowany plan, rozrysowane strzałeczki na naszym scenariuszu, który śledzimy już od ładnych kilku miesięcy. Tak więc pozwólcie, że wyjaśnię, o co tutaj na tym wykresie tak naprawdę chodzi. Czyli co poeta miał na myśli? Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić jedną z ważniejszych spraw, jaką jest oczywiście to, co się dzieje obecnie na wykresie. Ta czerwona dzienna świeczka tutaj z długim takim dolnym cieniem, również ta świeczka z długim dolnym cieniem i ostatnia świeca podażowa też mająca długi dolny cień, praktycznie równy temu górnemu. Wszystkie one mogą oznaczać, że mamy do czynienia z tak zwanym podkupywaniem dołków i wygaszaniem ruchu spadkowego. Przyczyną tego może być chociażby fakt, że z technicznego punktu widzenia jesteśmy teraz na interwale dziennym w miejscu, które jest uważane za ekstremalnie wykupione, więc warunki rynkowe oczywiście są bardzo negatywne, sentyment jest negatywny, niedźwiedzie mają kontrolę nad rynkiem, ale doszły niedźwiedzie do takiego poziomu cenowego, w którym ostatnie 14 dni, cena z ostatnich 14 dni jest po prostu bardzo, bardzo atrakcyjna w porównaniu do tej, do obecnej ceny, prawda? Więc jeżeli popatrzymy sobie na cenę typu 105 500, a cenę 14 dni wstecz, no to była ona znacznie, znacznie wyższa, więc po prostu wyprzedaliśmy się na tym interwale czasowym na Bitcoinie do złotówki. No i teraz jest to dobry moment, żeby wykonać albo korektę, albo pullback. Zaznaczyłem tutaj na naszym wykresie taki scenariusz, który jest scenariuszem bazowym, czyli ten scenariusz bazowy to są te niebieskie strzałki. One oznaczają, że zakończenie fali spadkowej w drugiej jest już prawdopodobnie w cenach. Dostaliśmy tutaj ewentualnie jakąś możliwość ustanowienia dołka lokalnego, przynajmniej tutaj na 105 500. No i teraz w ciągu raz, dwa, trzy, czterech dni nie nastąpiło pogłębienie tych dołków, możliwy jest pullback, możliwa jest korekta aż do tak naprawdę tutaj tego pierwszego poziomu docelowego, którym jest czerwony prostokąt, będący oczywiście strefą podaży. Ta strefa jest zlokalizowana między 100 i 200 okresową średnią kroczącą oraz oczywiście tutaj tymi dołkami zlokalizowanymi mniej więcej na poziomie 115 903, możemy nawet sobie to uściślić jeszcze, jest to 16 311. Mniej więcej tutaj na tych poziomach no, znajduje się dosyć dobra, można powiedzieć, zapora techniczna, będąca oczywiście takim no, dodatkowym elementem blokującym możliwe wzrosty dla byków, dlatego jest to najważniejsza strefa w krótkim terminie dla byków. Jeżeli nawet zostanie naruszona, zaraz powyżej niej znajduje się linia trendu spadkowego. Krótkoterminowa linia trendu spadkowego, ona również będzie działać jako ewentualnie opór, dla dynamiczny opór dla byków. No i teraz, jeżeli nie nastąpi silne, zdecydowane wybicie, jest możliwość pogłębienia tych spadków, które najprawdopodobniej wybiją dołek fali drugiej i będą niedźwiedzie testować ewentualnie dołek fali Y, tak? Czyli tej całej korekty spadkowej w drugiej fali wyższego rzędu. Mówiąc już tak bardzo, bardzo technicznie. Ok, to jest nasz bazowy scenariusz. Jego unieważnienie następuje wraz z wybiciem zdecydowanym strefy czerwonego prostokąta, później wybiciem zdecydowanym linii trendu spadkowego i wybiciem zdecydowanym 122 500 tego lokalnego szczytu z dnia 9 sierpnia. Mówię o zdecydowanym wybiciu, mam na myśli tego rodzaju ruch. Dlaczego? Dlatego, że my oczekujemy teraz rozwijania się fali trzeciej, która jest według definicji
agresywna, bardzo silna, dynamiczna. No, w naszym wypadku oczywiście jest ona, powinna być przynajmniej prowzrostowa. Tak? I jeżeli ten scenariusz jest do rozwinięcia, jeżeli takiego momentum tutaj również nabierze nasz rynek, wybicie poziomu 128 778 nie będzie problemem, idziemy na szczyty tegoroczne 130 695. To jest nasz scenariusz. Rozegranie tego scenariusza zależy od tego, jaka tutaj, o ile oczywiście cena dojdzie do tego czerwonego prostokąta i jak zostanie ten czerwony prostokąt tak naprawdę tutaj przez uczestników rynku rozegrany. Czy posłuży on do załadowania się niedźwiedzi w jeszcze większe shorty, czy też posłuży po prostu do dynamicznego naruszenia, pokazując siłę z popytu na tych poziomach cenowych 100, mniej więcej to on jest 115 114 955, a 116 909, mniej więcej. To się będzie zmieniać, bo tutaj są oczywiście średnie, tak? Ten prostokąt jest utworzony między dwoma średnimi, więc z czasem on będzie się zmniejszał, o ile cena oczywiście Bitcoina nie będzie wykonywała żadnych tutaj ruchów. No to też będzie dla nas niezbyt pozytywna wiadomość, ponieważ my oczekujemy tego, że będą dynamiczne wzrosty po takiej tutaj przecenie, tak, żeby nasz scenariusz mógł być zrealizowany. Alternatywny scenariusz, pozwólcie, że na koniec tylko przedstawię scenariusz alternatywny do tego, który tutaj mamy, czyli pozwólcie tylko sobie skopiuję tutaj tą jedynkę, ona mi nie jest specjalnie potrzebna. Alternatywny scenariusz wygląda w taki sposób, że tutaj fala X, tak, to jest zlokalizowana tutaj. Pozwólcie, że ją zrobię w nawiasie może, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak, to jest alternatywny scenariusz, to jest tak, że tu jest fala X, czyli tak naprawdę ta fala nie skończyła się tutaj, tylko tu, czyli mamy W, A, B, C, korekta nieregularna X, no i teraz wykonujemy cały czas Y. Ok, czyli tutaj mamy A, B i pewnie jakieś C w fali Y, ale ono najprawdopodobniej wybije tutaj ten poziom starego Y, to już jest dla maniaków Elliotowych, powiedzmy, tak, dla tych, którzy stosują tą strategię, więc pozwólcie, że tutaj jeszcze tylko szybko oznaczę Y, ale cały czas pamiętajcie, nawet jeżeli tego rodzaju alternatywny scenariusz wejdzie w życie, cały czas jest to scenariusz fali drugiej korekty. Cały czas to jest wszystko korekta. Liczymy już wcześniej na to, że ta korekta się zakończyła, no bo optymistycznie, jeżeli wykres nam na to pozwala, możemy, nie łamiąc reguł i zasad teorii fal Eliota, tego rodzaju scenariusz sobie zrobić. Natomiast no tutaj, ponieważ rynek niespecjalnie nam wykonuje ten scenariusz tak, jakbyśmy chcieli, musimy sobie tutaj zacząć już stosować pierwszy scenariusz alternatywny. Zawsze jest scenariusz bazowy i alternatywny. Nie ma więcej scenariuszy. Nie tworzymy 15 rozmaitych scenariuszy, bo to nie ma sensu, bo w tym momencie, no to wiadomo, że każdy z nich praktycznie może się spełnić. Wystarczą nam dwa, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, jeżeli ściśle określona strefa na wykresie, ściśle określony poziom na wykresie nie zostanie rozegrany tak, jak byśmy tego chcieli, zgodnie z naszym pierwotnym, najbardziej silniejszym, najbardziej potwierdzonym, prawdopodobnym, przeliczonym falami scenariuszu, który mamy dla naszego waloru, tak? W naszym wypadku Bitcoina do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Tak więc tyle ode mnie na dzisiaj. Pozwólcie tylko, że zrobię szybkiego screenshota i wrzucę nasz scenariusz na sociale, żeby wszyscy mogli się z nim zapoznać. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście, że oglądacie te króciutkie analizy. Staram się być jak najbardziej treściwy, jak najbardziej tutaj skoncentrowany i dostarczyć Wam jak najwięcej wiadomości, właśnie tworząc tego rodzaju scenariusze rynkowe. Następny już w piątek oczywiście analiza weekendowa. Póki co to wszystko z mojej strony. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Widzimy się w piątek. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.